Państwa, naszym gościem jest pan Adam Kwiatkowski, poseł z Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Łączności z Polakami za granicą oraz tegoroczny honorowy marszałek Parady Puławskiego, która za 2 dni przejdzie Piątą Aleją na Manhattanie. Witamy pana bardzo serdecznie w naszym programie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Czy to wielki zaszczyt być honorowym marszałkiem Parady Puławskiego i z tego powodu właśnie przyjechać do Nowego Jorku? Ja myślę, że tak, bo to jest wielkie święto Polaków, wielkie święto Polonii. To jest taki dzień, w którym wszyscy, niezależnie od tego, jak długo mieszkają w Nowym Jorku, skąd do tego Nowego Jorku przyjechali, czy tu się urodzili, no widzą to, jak Polacy celebrują ten swój dzień, dzień Puławskiego, dzień, który łączy przecież Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, bo to człowiek, który tak wiele dokonał u nas w naszej historii, ale też w historii amerykańskiej. I to bardzo, z jednej strony, to bardzo duży zaszczyt, że mogę tu być dzisiaj z Polakami, że mogę w jakiś sensie też uświetnić tę paradę, a z drugiej strony, że ta tradycja trwa, bo ja myślę, że to, o czym dzisiaj powinniśmy dużo mówić i to, przed czym my też przestrzegamy, to właśnie ucieczką od tej tradycji, ucieczką od historii, tym wszystkim złym, bo ja będę to nazywał po imieniu, co dzieje się w Polsce, tak? Ta tożsamość, ta historia, to wszystko to tworzy naszą siłę i to tworzy naszą dumę i tego powinniśmy być i o tym powinniśmy często mówić, powinniśmy się tym chwalić, bo my naprawdę jako Polacy mamy się czym chwalić i chwała i też. Staramy się tutaj to robić. Tak, i chwała też tutaj władzom Nowego Jorku, że one w tym uczestniczą i że to jest takie wielkie, wielkie święto Polaków. No i chwała Komitetowi Parady Puławskiego, że tak niestrudzenie od lat, już od 76 lat organizuje to wielkie przedsięwzięcie, bo jest to wielkie przedsięwzięcie. Tak. My powinniśmy ten nasz dialog i tą naszą łączność z Polakami za granicą podtrzymywać właśnie przez naszą obecność. I w takich dniach jak ta niedziela, ta parada, powinniśmy po prostu być. Powinniśmy pokazywać, że my to widzimy, że my to doceniamy, że my jesteśmy z wami i że my jesteśmy wam za to wdzięczni, za to, że tą polskość podtrzymujecie i za to, że tą Polskę tak wspaniale reklamujecie. Bo ja myślę, że to poza świętem, poza tradycją, poza tym, to jest też wielka reklama Polski. Przecież parada przejdzie Manhattanem i będzie widziało tą paradę setki tysięcy ludzi, prawda, z różnych stron świata. To jest fantastyczna wizytówka i ważne, żebyśmy po prostu w tym uczestniczyli. Ale parada paradą, Polonia tutaj mieszka przez cały rok, ma pewne problemy. Wybrała pana, bo głównie głosami Polonii dostał się pan do Sejmu. Jak gdyby jest pan reprezentantem Polonii amerykańskiej w Sejmie, także wypadałoby, żeby pan tutaj mógł bywać z ramienia Sejmu. To, jeżeli pan bywa pan często i w Nowym Jorku, i w Chicago. Są to takie prywatne właściwie wizyty. Ale wiem, że spotyka się pan często z Polonią. Z jakimi problemami Polonia do pana, z panem, na temat jakich problemów rozmawia i nad czym pan ostatnio pracuje? Wiem, że pan dużo interpelacji zgłasza i zajmuje się wieloma problemami, które nurtują Polaków. Panie redaktor, przede wszystkim najważniejsze jest to, że mamy kontakt. Za to też jestem państwu i nowemu dziennikowi bardzo wdzięczny. Mogę teraz dzięki wam spotkać się z wieloma tysiącami Polaków, ale ten dialog trwa. On trwa również w Polsce. Przecież i wasi dziennikarze, jak przyjeżdżają do Polski, to spotykają się ze mną i wielu Polaków do mnie przyjeżdża po to, żeby rozmawiać o tych problemach. I to jest najważniejsze, bo bez tej wiedzy ludzi, którzy tutaj na co dzień są, tak naprawdę nasza praca byłaby często pracą, która szłaby na marne, bo my w różnych kwestiach szczegółowych tego nie znamy. No warto wspomnieć o kwestii tej nieszczęsnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tej, która emerytów, którzy przepracowali część swojego zawodowego życia w Polsce, a później tutaj w Stanach Zjednoczonych, strasznie bije po kieszeni i oni płacą niesprawiedliwe, bo powiedzmy sobie to szczerze, niesprawiedliwe podatki. Te ich dochody są opodatkowane podwójnie, wbrew nazwie, która mówi o tym, żeby tego unikać. To jeden. Tracą część po prostu tego, co sobie wyobrażają. Znaczną część. To jest jakby jedna grupa zagadnień. Drugą grupą zagadnień jest to. To, czemu moim zdaniem też służy w jakimś sensie sama parada, no to jest to podtrzymanie polskości, to jest kwestia edukacji polskich dzieci, to jest kwestia zobaczenia, jak to jest ważny problem. To są nasze inicjatywy. Ja myślę, że mogę się tutaj pochwalić inicjatywą, którą złożyliśmy. Jestem posłem sprawozdawcą tej ustawy. My chcemy, żeby wszystkie dzieci, które chodzą do polskich szkół, niezależnie od tego, jaki to jest profil tej szkoły,
Chcemy, żeby one miały polską legitymację. Chcemy... Mówimy tutaj o szkołach poza granicami Polski, tak, oczywiście. Tak, no w Polsce mają, także tutaj nie trzeba nic zmieniać, ale chcemy, żeby one miały takie legitymacje, żeby one... I taką legitymację, z taką legitymacją będą mogły wchodzić na przykład do muzeum, korzystać z komunikacji miejskiej, tak z tak, zniżką w Polsce. Będą, tak, będą mogły korzystać ze zniżek analogicznie do ich rówieśników, którzy na co dzień mieszkają w Polsce. To samo zresztą dotyczy nauczycieli, bo nauczyciel, który pracuje w Polsce, może korzystać z pewnych zniżek. Chcemy, żeby ci nauczyciele tutaj... Niezależnie, czy to jest szkoła przy konsulacie, czy to jest szkoła przy parafii, czy to jest szkoła prywatna, czy to jest szkoła społeczna, nie ma to dla nas znaczenia. Ważne, że to jest polska szkoła, ważne, że ona kształci Polaków. Ale ja myślę, że to jest jeszcze jedna rzecz, to jest może nawet ta legitymacja dla tych najmłodszych. Na dzisiaj ona nie być ważna, tak? Ale dla rodziców tych najmłodszych i dla nich już za 20 czy 30 lat to będzie jeden z takich ważnych dokumentów, tak? Chodziłem do polskiej szkoły, mam polską legitymację, jestem Polakiem, tak? A też z praktycznej strony dużo dzieci jeździ do Polski na wakacje, spędza tak, wakacje tu się łączy, z dziadkami. Tu się łączą te aspekty praktyczne, ale łączy się też ten symbol, bo ja myślę, że my powinniśmy podkreślać te polskie symbole, powinniśmy pokazywać, że ta Polska jest ważna i powinniśmy tych najmłodszych, przecież w dużej części, a można było powiedzieć nawet dziś w większości, to są dzieci, które się już tutaj rodzą, to nie są dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami, tak? Niech one rosną w tej polskości i niech ci rodzice też zobaczą, że państwo, że Polska o nich pamięta, że to nie jest tak, że oni są gdzieś tam wyrzuceni poza nawias. Nawet jeśli to byłby tylko symbol, nawet jeśli to byłyby tylko te zniżki, to jest strasznie ważne. A może to będzie zachęta właśnie takiego uzasadniającego dziecka, żeby jednak pojechać do tego kraju i wykorzystać tą legitymację. Na pewno będzie to zachęta i na pewno będzie to też duże ułatwienie dla dziadków, bo pamiętajmy o tym, że przecież bardzo dużo Polaków ma dziadków, którzy mieszkają w Polsce, często mają bardzo małe emerytury i po prostu nie stać na to, żeby wnuka, który do nich przyjeżdża, gdzieś wysłać, a to umożliwi im normalną opiekę nad tymi dziećmi. No, to jest jakaś forma normalności. Czym te dzieci się różnią? Pamiętajmy też o tym, bo myślę, że to jest rzecz, o której musimy mówić. Proszę Państwa, my mamy więcej w tym momencie ludzi, którzy w Polsce umierają niż się rodzą. I jeśli nie będziemy pamiętać o tych Polakach, którzy rodzą się poza granicami kraju, to nas będzie za chwilę coraz mniej. Musimy tych rodziców, którzy i tak ponoszą przecież olbrzymie koszty tej edukacji. To jest kolejny dzień wyjęty w tygodniu, tak, z życiorysu, sobota, kiedy wszyscy inni odpoczywają, te dzieci trzeba zawieźć do szkoły, potem je trzeba odebrać. Na chwilę wrócę do projektu z legitymacjami szkolnymi, bo strasznie jestem ciekaw, w jakim stadium jest ten projekt, czy dopiero był zgłoszony i jakie są szanse na szybką realizację tego? Został zgłoszony już ładnych parę miesięcy temu. Na razie wymieniamy korespondencję z marszałkiem Sejmu, w której uzupełniamy na jego wniosek te potrzebne informacje. Mówiąc szczerze, ten projekt jest gotowy, on może być procedowany, decyzja zależy od marszałka. Widać, że nie ma z jej strony przyzwolenia na szybkie procedowanie tego projektu, ale jedną rzecz chciałem obiecać. Nawet jeśli teraz Platforma Obywatelska uniemożliwi wejście tego projektu w życie, w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić Polską, my ten projekt wprowadzimy, bo my każdy projekt, który składamy do laski marszałkowskiej, składamy z takim przekonaniem, że jeśli on w tej kadencji nie zostanie uchwalony, to w czasie naszych rządów będzie prawem, które będzie obowiązywało. Jest pan pewnym głosem Polonii w Polsce, przyjeżdża pan tu, poznaje nasze problemy, a z drugiej strony jest też pan dobrym miejscem, żeby zaciągnąć informacji, jaka jest Polonia dla pana kolegów w Sejmie, prawda? Jak oni postrzegają Polonię amerykańską? No to bardzo zależy od tego, kim konkretnie mamy do czynienia. My w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości zdajemy sobie sprawę, jak ważni są Polacy, którzy mieszkają poza granicami kraju, jak oni są Polsce potrzebni i w jaki sposób Polska powinna działać na ich rzecz. Ja przypomnę, bo pewnie ci z Państwa, którzy mnie znają, pamiętają, że ja pracowałem w Kancelarii Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński zawsze podkreślał wagę Polaków, którzy mieszkają za granicę, zawsze się chciał z nimi spotykać, spotykał się i prowadził z nimi dialog. My w jakimś sensie chcemy kontynuować to, co robił Lech Kaczyński. Zdajemy sobie sprawę, że Polacy, którzy są poza granicami kraju z różnych przyczyn, w części z przyczyn ekonomicznych, ale przecież ci na wschodzie są dlatego, że postanowili zostać w tym miejscu, gdzie od pokoleń mieszkali. Oni nigdzie nie wyjeżdżali, to granice zmieniły tą ich rzeczywistość, nagle stali się obywatelami innego państwa. To strasznie ważne, żeby. A czy obecny rząd zdaje sobie sprawę z tego, ze znaczenia Polonii dla Polski i czy on rzeczywiście jest w stanie pomóc i pomaga Polonii?
No tutaj już nie można być optymistą i nie można mówić o tym, że jest dobrze, bo byłoby się po prostu osobą niepoważną. Jest bardzo źle, bardzo źle. To są kolejne decyzje tego rządu, o których trzeba mówić i trzeba je piętnować. To są decyzje, w którym rząd zabrał pieniądze Senatowi, który od początku zajmował się kwestiami Polonii. Jeszcze zajmował się przed wojną, ale to był powrót jakby do tych obowiązków Senatu. To Senat dzielił pieniądze i oczywiście można było mieć do tego podziału pewne wątpliwości, zawsze byli niezadowoleni, ale ten system działał. Dzisiaj mamy sytuację, w której system pomocy Polakom, szczególnie Polakom na wschodzie, nie działa. Nie działa i Polacy na wschodzie padają tego ofiarą. Mieliśmy ostatnio komisję, na której byli przedstawiciele polskich, no byli jakby wasi koledzy po fachu ze wschodu. Ci, którzy wydają tam gazety, prowadzą programy radiowe czy portale internetowe. I to był taki krzyk rozpaczy. To był krzyk, który mówił, że kolejny rok oni są na skraju swojej wydolności. No proszę Państwa, to jest tak, kiedyś było tych tytułów ponad 100, dziś wspomaganych przez państwo, dziś pani minister, która no jak zwykle, bo ministrowie z Platformy Obywatelskiej mówią, że wszystko jest w porządku, mówiła nam na komisji, że jest wspaniale, ale 40 kilka tytułów ma wsparcie, a później mówi nam, że w tym roku już 70 kilka, ale ta różnica to są redakcje, które dostają 1000 zł wsparcia na rok. 1000 zł wsparcia na rok, to jest niecałe $300, to za to naprawdę... No, a jeżeli PiS doszedłby do władzy, co by się zmieniło właśnie w kwestii tej dystrybucji funduszy takich wspomagających organizacje polonijne, w tym również na przykład media polonijne? Przede wszystkim musi nastąpić powrót do tego mechanizmu, który istniał wcześniej. To jest mechanizm, który się sprawdził. Oczywiście ten mechanizm może być zawsze ulepszany i zawsze można dzielić te pieniądze lepiej. I my zdajemy sobie sprawę, że ten sposób nie był idealny, no ale był dobry. I nie powodował takich strat jak dzisiaj. Dzisiaj na Łotwie na przykład ukazuje się już tylko jeden tytuł, a kilka lat temu ukazywało się ich jeszcze prawie 10. To pokazuje skalę. To pokazuje skalę, która jest praktycznie nie odrobienia. Sam MSZ, co zarzucałem ostatnio wiceminister spraw zagranicznych na komisji, przyznał się do tego, że na Łotwie trzeba przystąpić do odbudowy polskich mediów. No tylko pytanie, to po co najpierw MSZ niszczył ten system polskich mediów, który działał i który działał sprawnie? Tak naprawdę toczy się gra, której my do końca nie rozumiemy i zadajemy pytanie, gdzie znalazły się te pieniądze? Gdzie znalazły się te pieniądze, które do tej pory szły na wschód? I na to pytanie nie znajdujemy odpowiedzi. I to jest rzecz, która jest również wstrząsająca. Panie Adamie, jak jesteśmy przy pieniądzach i przy gospodarce, bardzo blisko gospodarki, w tamtym tygodniu na Manhattanie odbyło się moim zdaniem dosyć ważne spotkanie zorganizowane przez Fundację Kościuszkowską, na które to właśnie zostało zaproszone bardzo dużo ludzi ze świata finansowego na Manhattanie, z Wall Street, szefowie wielkich banków amerykańskich, prezes Standard & Poor's, bardzo ważnej ratingowej firmy, a ze strony polskiej pan prezes Belka z Narodowego Banku Polskiego, pani Beata Stelmach, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych. Zresztą reportaż jutro będzie można zobaczyć u nas w programie. Tam była mowa o tym, jak dynamicznie rozwija się Polska, jakie nowe są otwarcia, jak było wspomniane, że rząd stara się eliminować biurokrację i prawda, Polska była przedstawiona w wspaniałym świetle dla inwestorów, co jest zrozumiałe, po to się takie konferencje organizuje, żeby zachęcić. Ale zresztą o tych pozytywnych oznakach jak gdyby rozwoju polskiej ekonomii często się słyszy właśnie od instytucji takich ratingowych czy zajmujących się, nie wiem, obserwacją gospodarki polskiej. Tymczasem PiS ma troszkę inne podejście na temat tego, co się dzieje w polskiej gospodarce. Raczej wiecie właśnie na alarm, i tutaj że... mając pana u nas, chciałbym, żeby pan skonfrontował ten świetlany rozwój, który był przedstawiony, prawda, dla amerykańskich bankierów i to inwestorów. To mydlą nam oczy, czy... Znaczy, no, rzeczą zupełnie naturalną jest, że jeśli się organizuje taką konferencję, no to pokazuje się plus i pokazuje się państwo, które jest nowoczesne, rozwija się, no bo rozumiem, że konferencja została zorganizowana po to, żeby zachęcić tych, którzy mogą ewentualnie myśleć o jakichś inwestycjach, żeby w Polsce inwestowali. To mnie nie dziwi. No, trudno by było, gdyby na takiej konferencji siedli jacyś smutni panowie i powiedzieli, że właściwie to wszystko do kitu i... No, ale jest do czego zachęcać? Bo rozmawiajmy o tym... Jak prawdziwie ta Polska jest takim, prawda, krajem, w którym warto inwestować?
Czy jest to prawda? Panie redaktorze, no sytuacja w Polsce nie jest jakaś różowa. Przecież jesteśmy tuż po nowelizacji budżetu. Budżetu, o którym my jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy w zeszłym roku, że jest budżetem na wyrost, że jest budżetem nierealnym, że jest budżetem, który nie jest w stanie być wykonany. I coś się okazuje po pół roku, że jest kilkudziesięciomiliardowa dziura. No to nie są tysiące czy setki tysięcy, to już są miliardy, to są olbrzymie kwoty. Ktoś za to odpowiada. Ktoś odpowiada za to, że przy tym coraz większym fiskalizmie, bo warto zwrócić uwagę na to, że mamy rząd liberalny. Mnie osobiście liberalizm się kojarzy z obniżaniem obciążeń, a to jest rząd, który coraz bardziej podwyższa wszystkie obciążenia. Wszystkie możliwe i niemożliwe obciążenia idą do góry. To tak naprawdę, to co to powoduje? No to powoduje, że ludzie nie mają pieniędzy. Jak nie mają pieniędzy, to nie płacą różnych opłat i podatków. Jak nie płacą opłat i podatków, to ta dziura się coraz bardziej rozjeżdża. I tego mamy takich przykładów całe mnóstwo. Weźmy choćby Warszawę, która teraz jest na ustach wszystkich, bo za chwilę będziemy mieli informację, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceszefowa Platformy, utrzyma się na stanowisku prezydenta Warszawy. No ona podwyższa co roku ceny biletów. A utrzyma się? Ja mam nadzieję, że nie, bo to jest coś, na co czeka Warszawa. To jest przecięcie aroganckich i złych rządów bez jakiegokolwiek udziału społecznego. Hanna Gronkiewicz-Waltz zwiększyła w tym roku po raz kolejny stawki za komunikację miejską i cóż się okazało? Że wpływy do budżetu są o 28 milionów mniejsze, tak? Czyli nie każda podwyżka daje taki efekt. A co powoduje wzrost VAT-u na ubranka dla dzieci z 7 czy 8% na 23%? No powoduje to, że kolejni ludzie zaczynają się zastanawiać, czy ich stać na to, żeby mieć dzieci. A kto jest naszą przyszłością, jak nie dzieci? I takich przykładów możemy podawać setki. Kwestia VAT-u. VAT-u, który powinien utrzymywać się albo nawet wpływać do budżetu państwa większe, a wpływa mniejsze. No dlaczego? Dlatego, że ludzie uczą się już, jak omijać te przepisy, bo to jest państwo, które, pan redaktor pytał się o biurokrację. No, biurokracja i liczba urzędników rośnie w Polsce lawinowo, pomimo zapowiedzi Donalda Tuska, pomimo zapowiedzi Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ja państwu powiem, w 7 lat Zarząd Transportu Miejskiego, to jest taka instytucja w Warszawie, która dba o komunikację publiczną, został zdublowany, czyli 7 lat temu pracowała jedna osoba, a dzisiaj już pracują w tym samym miejscu dwie. I to jest w każdym miejscu. Czy to jest państwo, które jest normalne w sensie, to jest państwo, w którym ludzie, którzy są z Platformy Obywatelskiej lub są ludźmi związanymi z Platformą Obywatelską, mogą znaleźć pracę i im się żyje lepiej, a innym już tak łatwo się nie żyje. Nie zostawia pan suchej nitki na pani Gronkiewicz-Waltz, nic jej się nie udało. Panie redaktorze, ja byłem przed tym, jak zostałem posłem, wiele lat radnym w Warszawie i muszę powiedzieć, że takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili, takiej arogancji, takiej pychy i takiego braku chęci dyskusji z kimkolwiek i błędów, jakie są popełniane, błędów zarówno w sferze edukacji, polityki społecznej, w tych wszystkich sferach, które bezpośrednio dotykają mieszkańców, naprawdę nie było. A jeśli pani prezydent jest wzorem prowadzenia inwestycji w Warszawie i w Polsce, to warto wspomnieć zalany tunel, gdy okazało się, że tuż przy Wiśle... A to nie jej wina, że tunel się zalał. A kogo wina? To jest wina tych, którzy zlecają taką inwestycję i nie prowadzą wystarczających badań geologicznych. My mówiliśmy o tym, że w tym miejscu badania geologiczne muszą być prowadzone zdecydowanie bardziej szczegółowo, bliżej niż w innym miejscu. Nie zostało to posłuchane. Poszli na oszczędność. Walące się domy nad budową metra. Czy choćby sprawa, z której tak naprawdę powinniśmy wszyscy się wstydzić. Warszawa jest jednym z ostatnich miast na świecie, który nie ma żadnej obwodnicy. Pani Gronkiewicz-Waltz nie wybudowała ani jednego metra śródmiejskiej obwodnicy Warszawy. Część Pragi, czyli prawobrzeżnej Warszawy, jest nadal bez obwodnicy. To są decyzje pani Gronkiewicz-Waltz, bo te inwestycje były przygotowane. Mam ją za to chwalić? Mają za to ją chwalić warszawiacy? To tak naprawdę powoduje coraz większą zapaść, zapaść tej prawej strony Wisły. I o tym trzeba mówić. Trzeba o tym mówić, bo ona nie chce tych inwestycji. Dlaczego nie chce? Bo ona nie potrafi tego realizować, a przez długi czas była pokazywana w polskich mediach jako wzór osoby, która potrafi prowadzić inwestycje. No to niech warszawiacy w takim razie zadecydują niebawem referendum, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeszcze tak, w ostatnim pytaniu chciałam zapytać o sprawę, która i nas tutaj interesuje i wiem, że pan ma wiele do powiedzenia. Co będzie, jeżeli lotu nie będzie? Jeżeli albo zostanie sprzedany jakiejś innej linii lotniczej, nie polskiej, albo zbankrutuje, co wtedy? No przede temat taki, że nie zdążymy w tym miejsc programie. Pracy, które są, ich nie będzie. Zmniejszy się PKB w całym państwie.
i będą mniejsze wpływy z podatków, bo przecież ludzie będą mogli podróżować. Inne linie lotnicze natychmiast podstawią swoje samoloty, tylko te inne linie lotnicze płacą te podatki już gdzie indziej. Ale wbrew temu, co się dzieje w locie i wbrew decyzjom, które podejmuje zarówno prezes tej firmy, jak i ministerstwo, ta linia jest do uratowania, bo ona ma fantastycznych pracowników, ma świetnych pilotów i ma wielką markę. I musimy robić wszystko, żeby lot uratować, bo to jest nasza wizytówka. Czyli liczymy tutaj na pana pomoc. Ja będę robił i będę robił wszystko, żeby te linie mogły istnieć, bo uważam naprawdę, że to jest jedna z większych polskich wizytówek. To jest znak rozpoznawany na całym świecie i to pozytywnie rozpoznawany. No mamy nadzieję, że lot zostanie w Polsce i będzie polski. No i że wróci do New Yorku, żeby nam było blisko na lotnisko. I że prawda odbuduje zaufanie Polonii, która jest troszeczkę niestety natrzęgnięta w tej chwili, ale to jest wspaniała marka, którą powinniśmy trzymać. Proszę Państwa, musimy się śpieszyć, dlatego że pan Adam za chwileczkę zaczyna swoje spotkanie w Clark w New Jersey. Także jeśli ktoś w okolicach mieszka, to za 15 minut, tam za 10 minut jeszcze może dobiec na spotkanie z panem Adamem. A chcemy wspomnieć, że jeszcze jutro pan Adam spotka się z Polonią. Będzie to w kościele świętego Stanisława Biskupa i Męczennika przy 101 East na 7 ulicy na Manhattanie o godzinie 6 wieczorem. No i oczywiście w niedzielę zapraszamy wszystkich na paradę Pułaskiego, na czele której jako marszałek honorowy będzie kroczył właśnie pan poseł Adam Kwiatkowski. I pana Adama namawiamy, żeby potem jeszcze wrócił do nas na naszą platformę i z nami jechał. Także proszę nas oglądać. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i mam nadzieję, że zobaczymy się najpóźniej w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję bardzo.